Księga Lamentacji Jeremiasza, rozdział 3, wiersz 27 i 28. Dobrze jest, gdy mąż nosi jarzmo w młodości. Niech siedzi w samotności i milczy, gdy Pan je nań wkłada. Jezus powiedział do spracowanych, do obciążonych, do zmęczonych życiem. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Skoro jesteście spracowani, zmęczeni, ja dam wam odpocznienie. I dalej mówi weźcie na siebie moje jarzmo, jest ono miłe, jest lekkie. Znajdziecie ukojenie dla waszej duszy. Jarzmo jest synonimem Bożego prowadzenia. Jarzmo jest synonimem wspólnoty z Bogiem jest synonimem również. Pracy, aktywności czy służby, można powiedzieć, dla Boga. I tutaj Jeremiasz mówi: dobrze jest, gdy już w młodości ma to miejsce, gdy mąż już w młodości nosi jarzmo Pana. Jarzmo, które nakładało się na zwierzęta, które miały razem iść w jednym kierunku, obok siebie, po to, by wykonać jakąś pracę. Aby w tym był pewien porządek. I wtedy będzie też właściwie wykonana praca w naszym życiu. Nasze życie będzie właściwie przeżyte, kiedy będziemy w jarzmie z naszym Bogiem, z Chrystusem. Jezus powiedział: weźcie na siebie moje jarzmo. Człowiek zmęczony jest swoimi grzechami, swoim własnym prowadzeniem, swoim egoizmem i rzeczywistością swojego życia, która jest bardzo. Trudna niejednokrotnie z powodu błędnych decyzji, bo nie był pod Bożym prowadzeniem, bo nie był we w takiej wspólnocie, społeczności z Bogiem i nie był w aktywności dla Bożego Królestwa, dla dobrego celu, dla Bożej chwały. To męczy, a Jezus mówi właśnie do takich ludzi. Jesteście zmęczeni? Nie musicie być zmęczeni. Możecie przyjąć odpocznienie. Możecie wejść w moje jarzmo, które jest miłe, lekkie. Znajdziecie radość dla waszej duszy. Nawołanie jest tutaj przez Jeremiasza również, aby przebywać w samotności i milczeć, gdy Pan swoje jarzmo, czyli swoje prowadzenie, Boże prowadzenie, Swoją obecność w Duchu Świętym i służbę dla Niego, kiedy On wkłada taką odpowiedzialność na nas, dobrze jest siedzieć w samotności i w milczeniu. Szczególnie do młodych ludzi, ale nie tylko, jest to słowo skierowane. Dlatego, że bardzo często jest taka tendencja, żeby szukać jak najwięcej kontaktów, żeby jak najwięcej mieć znajomości, kolegów, koleżanek, przyjaciół, różne spotkania, różne imprezy, a to nie daje spełnienia, to nie daje. Radości dla duszy człowieka. Bardzo często wręcz przeciwnie, spustoszenie, zniszczenie, smutek, rozczarowanie, gorycz. Dlatego jest nawołanie: Niech już w młodości człowiek siedzi w samotności i w milczeniu, aby przyjąć jarzmo Pana, aby w Bogu odnaleźć prawdziwy sens życia, kiedy On nas poprowadzi, kiedy w Jego Obecności będziemy przebywać tak blisko Niego, i kiedy będziemy w służbie, w aktywności dla Bożego Królestwa, aby żyć w Jego światłości, w miłości, w mocy, wtedy to będzie prawdziwą taką realizacją dla naszego wnętrza, dla naszej duszy, dla naszego jestestwa, wtedy będziemy prawdziwie szczęśliwi. Dlatego jest napisane: Dobrze jest, gdy mąż nosi jarzmo w młodości. Dziękujemy Ci. Panie Jezu, za to, że Ty oferujesz nam wszystkim swoje jarzmo, swoje prowadzenie, swoją obecność. Panie, dziękujemy, że dajesz nam odpocznienie w Twojej obecności, w Twojej bliskości, w takiej aktywności dla Ciebie. Niech ten nowy dzień będzie dla nas chodzeniem w Twojej obecności, blisko Ciebie, w społeczności w modlitwie, w Twoim słowie, w takiej dobrej aktywności dla innych, aby życie nasze było błogosławieństwem. Panie i stwierdzamy tak, dobrze jest być blisko Ciebie. Amen.